Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 148 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat pracy zdalnej i tego, jak ona wygląda w oczach Głównego Urzędu Statystycznego oraz jednego think tanku, które przeprowadziły badanie. Zgodnie z danymi GUS-u, czyli Głównego Urzędu Statystycznego, tylko 25% Polaków może wykonywać pracę zdalną, licząc od początku pandemii. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, to statystyka jest taka, że w krajach OECD 40% pracowników może pracować zdalnie, natomiast w Polsce jest to 25%. Dodatkowo można tą informację wzbogacić o to, że dla niektórych praca zdalna nie jest pracą ciągłą, to znaczy częściowo pracują w domu czy z dowolnego innego miejsca, częściowo pracują w biurze, czyli pracują w modelu hybrydowym. Na koniec czerwca, zgodnie z danymi GUS-owskimi, 10,2% Polaków deklarowali, że pracują regularnie zdalnie. Tylko 10% z nas pracuje zdalnie. Ta różnica pomiędzy krajami OECD i Polską, czyli przypomnę 25% versus 40%, jest spowodowana tym, że mamy taką, a nie inną strukturę naszej gospodarki, ponieważ 40% siły roboczej pracuje w sektorach produkcyjnych i najczęściej te prace wykonywane w sektorach produkcyjnych po prostu nie mogą być wykonywane zdalnie. Dodatkowo 2,5 miliona Polaków jest zatrudnionych w sektorze handlowym, w sektorze detalicznym, co przekłada się również na to, że te osoby, które obsługują nas w sklepach, również nie wykonują swojej pracy zdalnie, a przychodzą codziennie do pracy. Czyli 10% Polaków może pracować zdalnie, czy pracuje zdalnie cały czas, 25% Polaków pracuje zdalnie od czasu do czasu, a średnia dla krajów OECD to jest 40% pracujących zdalnie. Także jaki jest tego wniosek? Zobaczymy, jak wprowadzą nam w tym tygodniu zapowiadany nieoficjalnie lockdown. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.